Witajcie moi kochani. Dzisiaj mamy 27 styczeń, czyli już tak, że tak powiem, końcówka stycznia. Nie wiem, czy ktoś z Was zagląda do bloku technicznego Marconem. Jest to temat znajdujący się w poradnikach i innych pomocach, w którym to administracja oraz wszystkie osoby pracujące przy firmie Marconem, Garmory, tak, udostępniają informacje na temat takich małych nowinek, takich, które tam nie potrzeba, żeby o nich pisać najczęściej w nowościach, ponieważ nie są to jakieś takie najważniejsze informacje, ale jednak są. I dzisiaj, po powrocie sobie ze szkoły, patrzę, że jest nowy post dodany, więc klikam, wchodzę i pierwsza myśl, jaka jest, no to, że pewnie przeciągają znowu otworzenie całej tej triady, czy jakoś tak, już Agia triada? Nie wiem, dobra. Mniejsza o to, zaraz wam to wszystko pokażę. No ale nie. I ku mojemu zdziwieniu, już wam tutaj wszystko oczywiście ładnie pokażę. Tylko będziecie mieli ucięty kawałek i tu kawałek, dobra. I to tak, w lutym, poza eventem związanym z walentynkami oraz wprowadzeniem od dawna zapowiadanej Agi triady. Czyli tutaj w tym zdaniu nam mówią o tym, że będzie ta Agia triada już w lutym. Oprócz tego będzie event związany z walentynkami, czyli znowu 14 lutego będziemy nagrywać. Tutaj macie dalej, rozpoczniemy nową tradycję i teraz znowu w dół, że do kalendarza eventów Marconem na stałe zostanie wpisane nowe wydarzenie związane z urodzinami gry. W tym roku, tu macie ucięte, jest Marconem, skończy 8 lat. Czyli, że tak powiem, chcą już teraz coroczne eventy z racji tego, że Marconem ma 8 lat. Czyli teraz ma 8, w 2015 będzie 9, a w 2016 będzie jubileuszowe 10 lat, czyli wtedy już naprawdę będzie fajny event zapewne. I z tej okazji będziemy chcieli podziękować wszystkim graczom za wsparcie oraz postaramy się przygotować dla Was wiele pozytywnych niespodzianek. Jak te niespodzianki będą wyglądały, to nie wiem, ponieważ w sumie nie wiem, jak dokładnie, kiedy będzie obchodzone nowe wydarzenie, to całe urodzinowe Margona, bo w sumie nawet nie wiem, ile to dokładnie wychodzi, bo to liczy się, nie wiem, ile dni ma konto całego Tinkera, czy co, bo nie wiem, no bo jego konto ma najwięcej dni, więc teoretycznie zawsze według jego konta ktoś tam liczył, ale zapewne to różnica jest mała. Najmniejsza o to. Też właśnie nie wiadomo, czy to będzie wpisane to w lutowe, czy nie. No tak czy tak, będzie nowy event. A oprócz tego, dodatkowo od dziś już mają prace przygotowawcze nad wprowadzeniem do gry dwóch nowych tytanów na poziomie 258 oraz 285. Czyli będzie się działo na wyższych levelach, ponieważ no 258... No to będą mogły bić jakie levele? Ile to jest? 13? 12? Nie, 13 leveli. No to dajmy sobie 13 leveli, no to wychodzi 271. Tak? Dobrze liczę? Dobrze liczę, dobrze. No to 271 levele znajdą sobie dla siebie. Tak szkoda mi tych całych, nie wiem, graczy z 300 levelem, ponieważ to tak wprowadzono teraz i levele już nie cofną, tak? I to tak trochę biednie teraz wygląda. Oraz jest ta druga 285. I tutaj w ocenach jest masa pytań. Teraz wam pokażę szybko jeszcze oceny. W ocenach jest, kurczę, przekierujmy tak. O. No pytają się, czy ten z 285 levelem będzie miał limit. I chcą bez limitu. I chcą więcej informacji. No bo w sumie. No nie widzę sensu, żeby tak 285 to 13 level, to masz 298. Kto zostaje na 298 levelu z jakiejkolwiek przyczyny? Każdy chce dobić 300, więc i wtedy większość osób zostaje na 300, więc teoretycznie jakby zrobili Tytana na ten 285, no to powinni go zrobić troszeczkę mocniejszego niż teoretycznie Tytan powinien być, ale żeby mogły go bić osoby z levelem do na przykład 305-310, ponieważ na serwerach oficjalnych, tam nie wiem jakie są w sumie levele, ale najczęściej to są 300 któryś, no nie? Już nie licząc prywatnych i 400 levele tam listonosza czy kogoś, no nie? No bo to już odbiega w ogóle od takiego tytana, no nie?
Ale jednak warto byłoby właśnie te parę leveli więcej i na tym samym jednak go troszeczkę chyba ulepszyć, ponieważ na 300 level jest zbroja legendarna, czyli każdy gracz ma dodatkowy pancerz, dodatkowe fajne rzeczy z tej zbroi. No i no, ciekawe jak to się rozwinie, bo to póki co tylko plany, więc teoretycznie mam się tutaj jakoś zbytnio bardzo nie rozwinie. Dobra, co tu jeszcze? Wróćmy jeszcze na chwilę do gry, zobaczmy co się tutaj dzieje, gdzie jest gra, tu jest gra. A tutaj się nic nie dzieje, czekamy na gąsiora. Już oczekujemy tutaj, kolejne procenty się wbijają. A, piję sobie herbatkę, by ktoś miał jakieś pytanie. Do tego, co właśnie teraz sobie tutaj siorbię, to jest to pyszna herbatka. Ale wracając do tematu, do 164 zostało mi, ile to jest, 50... Nie 50, 63,1? No 63,1% mi zostało do wbicia. To 63% to jest 22 dni chyba. Tak według moich obliczeń, takich krótkich, to tak teoretycznie 3% wbijam na dzień. Już nawet specjalnie rano stoję sam przez jakiś czas, bo wtedy na 5 biciach ja wbijam dużo. Ponieważ teraz jak stoimy 6-7 osób, 2, 4, 6 plus ja to jest 7. No, jak stoimy tak 6-7 osób, no to ja za tego gąsa dostaję bardzo mało. Tam chyba 1/10 albo 0,2%, ale jak stoję sam, to dostaję nieraz po pół, nieraz 0,4. A jakby nie to, no to ja bym tego levela do marca jednak nie wbił. No a tak jak teraz, 22 dni, no to wychodzi mi, że 27. No to teoretycznie już na ferie, czyli przed 20 powinien mi się wbić 164, ale z racji tego, że wyjeżdżam na ferie, czyli tydzień przepada i drugi tydzień nagrywam. Czyli póki to wszystko idzie według planu. Tyle wam powiem. Co wam jeszcze mogę tutaj ciekawego powiedzieć? Nie wiem, no. Pozachęcać mogę, tam już powsadzałem, nie powsadzałem, tylko powrzucałem nowe filmiki. Chodzi mi tutaj głównie o ten poradnik 20-30 level. No póki co nic większego już nie będzie raczej z tym związanego, ponieważ no, ten poradnik się dosyć długo robi jednak. To nie jest takie proste. I na pewno teraz nie będę się brał za kolejną część, ponieważ to jednak wbrew pozorom trochę roboty zżera i czasu. A z racji tego, że ten filmik jest potem przeze mnie robiony w całej tej Camtasii Studio 8, to po wszystkich przeróbkach, to jest po złączeniu wszystkich części filmiku, to jest po prostu masakryczna bomba do wrzucenia na YouTube'a, ponieważ ja ten filmik, poradnik 20-30 level, to musiałem wrzucać jakieś 10 razy. W sensie nie, że od 0%, tylko filmik na przykład zatrzymał się przy 5% i nagle przestał, bo to można łatwo zauważyć. Filmik staje przy iluś tam procentach i nagle czas zaczyna się zwiększać stopniowo. I tak jak miał się nagrywać 2 godziny, wgrywać, to po chwili już było 400 ileś minut, więc od razu wiedziałem, że jest coś nie tak. I to jest na podstawie tego, że musimy znowu kliknąć prześlij film, wybieramy znowu ten sam film i jeżeli najczęściej to musimy odczekać parę minut, kiedy komputer po prostu zwiechę zalicza totalną i nieraz nam potrafi, zacznie się od nowa przesyłać, a nieraz będzie kontynuować. No i to jest po prostu masakra. Potem drugi raz było chyba przy 40%, a potem już przy 70 i przy 90, od 90 do 98 4 razy musiałem przesyłać. Już myślałem, że mi tam nerwy padną, bo już był wieczór. I jak zobaczyłem, że przy 98% się zacięło i chciałem przesłać na nowo i przez jakieś 5 minut nic się nie chciało zrobić, to myślałem, że mnie tutaj rozsadzi, poszedłem grać w GTA. Ja wróciłem po 10 minutach, to zobaczyłem, że się wgrał i już było dobrze. Ale jednak przesyłanie takiej dużej datki materiału przerobionej to jest masakra, ponieważ zrobienie filmiku, na przykład nagrywać godzinę z Margonem, to jest kwestia, że filmik będzie się przesyłał przez godzinę. Tak to działa teoretycznie. I on się prześle. A ten filmik, poradnik, miał godzinę 7 minut, czyli teoretycznie godzina, a wgrywał się 120 minut. Z racji tego, że no, wszystkie te zgrywania, wszystkie jakieś tam przejścia, wszystkie jakieś dodawane przeze mnie tam muzyczki i tak dalej, nie muzyczki, tylko podkłady, to wszystko jednak dodatkowe megabajty tworzy i przez to on się
nie dość, że dłużej przesyła, to jeszcze się potrafi zacinać w tym przesyłaniu. I to jest po prostu masakra. I oczywiście prócz tego tam jeszcze, co jeszcze ciekawego, filmy, jaki tutaj temat filmów, co ja miałem powiedzieć, a nic w sumie, tylko jeszcze mi questy zostały, ktoś mi ostatnio napisał komentarz, że żebym już nie wrzucał filmów do questów, ponieważ są nudne, no, czy ja to wrzucam dlatego, żeby ktoś sobie oglądał z czystej nudy, czy ja to wrzucam po to, żeby to korzystały osoby, które... potrzebują zrobić questa, tak? Te questy opisywane przeze mnie, no to w ogóle odbiegają od tego, co ja robię na teoretycznie robię na całym tym moim kanale na YouTubie, ponieważ no teoretycznie nagrywam filmiki z Margonem, więc i questy się tego tyczą, ale questy to jest taki jakby mój nie wiem jak to powiedzieć, to już mi reklamy jakieś wyskakują. To jest taka moja typowa praca, questy. Questy, tak brzydko mówiąc, będę robił, muszę robić, ponieważ na tym w ogóle od questów właśnie zaczynałem i nie zamierzam na tym skończyć i mam zamiar nagrywać dalej questy. Czyli questy to jest tak jakby moja praca, taka, tak to pracują ludzie po 8 godzin, to ja 8 godzin tracę, żeby questy, a później dodatkowy czas, jaki mam, no to są wszystkie inne filmiki. Chociaż tak nie do końca, no bo ponieważ mniej czasu tracę na nagranie jakiegoś tam odcinka ze świata Berów, czy tam z jakieś różne rozmówki, aniżeli na poradniki, no nie? Ale chodzi o to właśnie, że questy to jest taka rzecz, o której zaczynałem i ja lubię robić questy, lubię nagrywać, tak, tworzyć solucje i potem, o kuźwa! O kuźwa! Ale mi się fartnęło nagrywanie. Jak cholera. No widzicie jak to wygląda. Przywarciło się troszeczkę. No, a propos legi, zaraz pewnie do kogoś spadnie, ale teraz się pozmieniało i będzie troszeczkę nam tutaj na podział iść. Zanim życie do mnie nie wpadnie. Ale oczywiście zaraz numerki przyjdą. Kto zdobył? Fanta. O, pięknie. W końcu coś zdobyła ciekawego. Gdzie ona jest? Już chyba logła. Nie jest Fanta. Gdzie stoi Fanta? Fanta. Tu jest obserwator, spec, kanapka, arch, rush, ik. Gdzie jest Fanta? A Fanta to jest ta dynia. No, Fanta już ma stare legi. Ale będzie na podział. Dobra, numerki zaraz rzucam. No i widzicie, tak a propos Margonem, już zapomniałem w ogóle całkiem z wątku wyleciałem, o którym mówiłem. No a mniejsza o to tam chyba o nagrywaniu, co jest dla mnie właśnie tym priorytetem, to właśnie są questy, czyli opisywanie, i mam zamiar opisać wszystkie, jakie będą do zrobienia na postaci Dziefiana, oprócz tych wszystkich, których nie można opisywać. I potem, no i od marca, równo z tym jak questy, tak dla mnie ważne będzie nagrywanie serii właśnie od Gonsa do 300 levela, ponieważ no to będzie seria, na której będę spędzał dużo czasu i będą to długie odcinki. Nie wiem, kto lubi, kto nie lubi. To już zacznę robić takie dłuższe odcinki. Nie wiem, jak ktoś Komandosika ogląda, to kiedyś Komandosik, bo teraz już chyba mniej takich robi, ale kiedyś Komandos robił odcinki właśnie godzinne albo półtorej godzinne. I to było właśnie typowo z gry, czyli takie granie, wszystko było nagrywane, co po prostu się robiło, no nie? A teraz właśnie coś takiego chcę wykombinować, bo oczywiście no nie będę nagrywał wszystkiego, co czynię, ale póki co po takich na przykład przemyśleniach, no to mam na przykład zamiar pierwszy odcinek, no to właśnie będzie 164. Coś tam pokombinujemy, umiejętności pozmieniamy na tropku, ktoś mi może tam pomoże. I pójdziemy szukać jakichś ekspowisk, bo ja dawno naprawdę nie ekspiłem od ponad roku chyba, albo nawet nie no, no rok, dobry rok, nic nie ekspiłem na takich levelach, więc teoretycznie zapomniałem co i jak, ale damy jakoś sobie radę i pociągniemy do przodu. I potem właśnie będę nagrywał, potem może jak będzie ekspowisko, to będę robił filmiki, że tak powiem, przyspieszone. To ja mogę przyspieszyć, żeby tak jeszcze fajnie wyglądało, to do 300%, czyli 300 razy szybciej. Więc teoretycznie,
takie na przykład filmiki mogłyby być z serii takich właśnie krótszych. I w tym czasie też bym coś tam gadał, ale bo jednak sklejanie filmiku dwóch godzin, półtorej, dobra, już tyczmy się półtorej albo godzinnego. Filmik godzinny, jak mam zacząć go sklejać, skracać i w ogóle, to już jednak robi się znowu taka ciapa jak z poradnikiem. Więc wolę nagrywać po prostu filmik, wszystko co robię, no tak, nic bez żadnych kombinacji, wrzucać i robić osobno jeszcze właśnie jakieś tam krótkie filmiki szybkiego eksplienia na przykład czy coś. Tak, żebyście mogli mieć wgląd, jak to na takim levelu wygląda, bo może nie wszyscy mają takie levele. No i oczywiście będę pierwszy raz wbijał jakikolwiek wyższy level, nie licząc światów prywatnych, gdzie tam jakiś 200 kiedyś sobie nabiłem. No ale na klasiku miałem 172. I to pamiętam, że na 160 to ja ekspiłem do 170 prawie wszystko na rogu głowych, a potem na kazamatach? Nie, nie kazamatach, to chyba niżej. Tam, gdzie są te elitki dwa, to się nazywa Sala Królewska. O, mi się zawsze myli SK z sektą. No tak, jedno jeszcze nazywa się sekta, a drugie się nazywa SK. I teoretycznie kiedyś myślałem właśnie, że to jeden pies jest i wszystko myślałem, że SK to jest skrót od sekty, a potem wyszło, że to jest skrót od Sali Królewskiej i się trochę pobabriło. No ale dobra, kończę ten króciutki filmik, bo zaraz trzeba zadanka zrobić i czekam aż ruszy OTS, bo chcę sobie troszeczkę z kolegami pograć, tym samym jeszcze tam na Skype'ie trochę pogadać w ramach rozluźnienia. Co tu jeszcze ciekawego? No w tym tygodniu nic raczej nie będę wygrywał. Chyba, że jeszcze muszę jeszcze wgrać dwa zaległe questy, ale nic nowego z serii nie będę robił na weekend. Tylko chyba jeszcze właśnie te dwa questy wgram, ponieważ póki co z czasem jest trochę biednie. No ale jeszcze zanim zaczniemy nagrywać od marca, to jeszcze będzie na pewno odcinek z Berus i odcinek jeszcze jakichś pewnie luźnych rozmówek. Na pewno będą odcinki. Event walentynkowy będę opisywał na 1000%, jeżeli będą jakieś ciekawe questy, a jak nie, no to tylko z grubsza opiszę. No i oczywiście wszystkie newsy, jakie są, to ja zawsze będę opisywał, więc teoretycznie jak mnie subskrybujecie, to nieraz będziecie mogli się dowiedzieć prędzej ode mnie, niżeli ze strony głównej, co się dzieje. Ponieważ ja zawsze jak wchodzę, to patrzę na stronę główną, a niektórzy to też. Normalnie kiedyś tak nie patrzyłem, nie zwracałem na to uwagi i się dowiadywałem w grze, a teraz zawsze patrzę najpierw na główną, czy coś jest i potem wchodzę, a teraz już przy okazji od razu nagrywam właśnie jakiegoś newsa, tam krótko go opisując, szukając jakichś tam już informacji na temat tego, jakichś tam komentarzy itd., itd. Ale dobra, to tyle, bo już mi się pić chce, już nie będę wam tutaj siorbał. Czyli jeszcze parę questów w tym tygodniu, później Berus. A później zaczynamy za miesiąc szaleństwo z Quaiterem. No i to chyba tyle. Dzięki Wam za to, że póki co jesteście jeszcze. See ya later.